Witam wszystkich serdecznie. Koledzy, troszkę tematów mamy. Pierwszy temat to jest na tego jaszczębia. Otóż co jest u mnie? Widzicie, to już trochę brudne na dole, bo to stoi. To jest sowa, którą w internecie można kupić i na takiej właśnie szubienicy trzeba to po prostu powiesić i wbić tam gdzieś wokół gołębnika i co dwa tygodnie co najmniej trzeba zmieniać pozycję, żeby się jaszczom nie przyzwyczaił. Wiatr tego sowa będzie obracał, a to jest na razie kartka, bo mnie się zbiło tu było lusterko. Wiatr po prostu rozbił mi lusterko. Jak to lusterko, prawda, tutaj jest, plus ta sowa, no to to wygląda, jakby ona się cały czas była żywa, prawda? Jaszczom po prostu na ten teren nie wchodzi. No ale na ten teren nie wejdzie tam, prawda, w okolicy gołębnika. No ale jeżeli gołębie odlecą gdzieś dalej, no to co? To już to wtedy nie działa, nie? No więc to takie coś, to można w internecie kupić, prawda? Ja tych sowów mam więcej. Tu od spodu jest taka zatyczka, tu się nasypuje piasku i można to na przykład też postawić, prawda? Bo wtedy obciążenie tu na dole, no i ono normalnie stoi, prawda? Także tutaj z tym, takie jest to rozwiązanie też. No ja to mam, w tamtym roku, żebym to zaniedbał całkowicie, to mi ten jaszczem bił, nie wiem, czy z tego powodu, czy z innego powodu. To by było tyle co do tego jaszczębia, bo teraz będzie bił już mniej. Tu, o, się zasało. Tu jak widzicie, buraczki, warzywa. Tutaj mam, będę im teraz dawał. No i do tego po prostu ziół trzeba nasypać, które sam nazbierałem. No po prostu pokrzywy nazbierałem, wysuszyłem w tamtym roku. Nawłoć, który pełno tu nie rośnie. Mniszka, później no, sieję tam te moje przyprawy, na przykład mięta, bardzo dużo mięty tutaj też dołożyłem, prawda? No nasypię garść tego, prawda, wymieszam, no i potem tym octem, o, widzicie, ja tu ulałem trochę już, nie? Tego octu. To zalewam, prawda, także gdzieś na 7 litrów tego, no to trzeba liter octu jabłkowego dać, bo ono wtedy nie garuje tak. To i tak trzeba trzymać w lodówce, no ale jak octem to się wymiesza, prawda, udusić po prostu to się nie psuje, po prostu nie zaczyna garować, że tak powiem, nie? No to ja to daję po prostu, kiedy mnie stać, bo nie zawsze mam czas na to wszystko, no, ale teraz tego narobiłem 10 litrów, no to mi to jakiś czas starczy, prawda? Daję normalnie na ziarno, wsypię, to mi na 3 porcje wystarczy, czyli wieczorem to, a to przepuszczone przez mięsochorubkę. Żeby tak mówiąc inaczej, no, daję na ziarno po prostu nasiąknie, rano daję, bardzo dobra sprawa. Prezes, z transportem gołębi to jest katastrofa dalej. Nie przyjmują nam po prostu w tych pudełkach, wszystko tak jak ja już mówiłem, wszystko zależy od kobity, która tam po prostu jest. W tym, co kos sprzedaje, w tym nie chcą brać i nie biorą. No, bo słabe. No, bo to rzeczywiście to słabe. Ale teraz gadają mi, że to ma być twarde podłoże, prawda? Zabezpieczone przed wilgocią, z wodą. No, masakra. No, po prostu praktycznie nie do tego. Transportery, tak jak dla kota to się przenosi, prawda? Plastikowy, to by się nadał. Może to by przyjęli, jeszcze nie wiadomo, czy by przyjęli. No to wziąłem z butów, bo to jest twardsze dwa razy. Po tych butach to twarde, porządne jest to, prawda, i tak dalej. Porobiłem dziury, prawda, i wysyłam, tak. No i widzicie, tak samo, nie, bo pokazali mi z tego przepakować na coś innego.
Napytam się, jaki twardszy będę miał to. No, jak będzie miał pan tego. No to zwrot. Nie przyjęli mi z powrotem, tak samo miałem gołębia, którego oddać chciałem, prawda, bo go pożyczałem na jajka. Muszę go odesłać po prostu. Nawet tego nie umiem zrobić, żeby odesłać. Trzeba będzie jechać po prostu i odwieźć po prostu kawał drogi. No to taka sytuacja jest. Ten. W jednym miejscu przyjmują, no bo przyjmują i to dochodzi. W innych miejscach nie przyjmują, prawda. Teraz będę musiał, ostatnio tam wysyłałem gołębia, który był zamówiony w ubiegłym roku. No to, czy dwa nawet tam były wysłane, no to w sąsiedniej miejscowości 25 km stąd nadawałem, bo tam się znajdowałem akurat, no to mi tam bez problemu przyjęli. No to takie jaja. A wysyłałem normalnie w tym wszystkim, co pokazuje, nie? W takich pudełkach. Koledzy jeszcze odnośnie w ogóle sytuacji teraz, jaką mamy, czyli tam gołębie generalnie u wszystkich siedzą na jajkach, a jeżeli nie siedzą na jajkach, no to coś mają już młode. No w tym okresie, panowie, trzeba karmić troszkę lepiej, więcej tych bobowych, jak ja to mówię, bobowych, czyli tam grochowe, te białkowe, ale nie przesadzać, bo to po prostu z tego też nic nie ma, jak się da za dużo, to one dostają rozwolnienia, te gołębie biedne, co ja zawsze powtarzam. Koledzy, jeszcze jedną sprawę taką chciałem tutaj poruszyć, żebyście byli w temacie odnośnie tych szaleńców, których ja się czepiłem. I panowie, tutaj mam takie pewne informacje historyczne, które, prawda, no rzutują w jakiś sposób na jakość tych gołębi. Bo dzieje po aukcji w 91 roku tych gołębi Karla Szelensa, no to były takie, że Herbots na swoim portalu aukcyjnym przeprowadzał tą aukcję. No tych gołębi było około 100, a 16 par było już zamówionych wcześniej do Tajlandii. To one poszły, prawda, już poza aukcją. Natomiast pozostałe pośredniczył Herbots, no ale on kupił również tych 8 par, ale on sobie wykupił najlepsze, bo on wziął samego Nacjonali 1, wziął jego braty, siostry, wnuki i tak dalej, całą rodzinę tego Nacjonala 1, on to po prostu u siebie zostawił, prawda? No i potem on się tutaj chwali, że po prostu z chwilą, kiedy on uruchomił tą krew, to stanął on, który kupuje najlepsze gołębie w Belgii, w Holandii, nie wiem, tam w Niemczech i tak dalej. I z chwilą, kiedy zaciągnął tą linię Szelensa, to pisze, że stanął na wyższym poziomie. Że to jest podstawa jego gołębnika, na których osiąga sukcesy. Do tych gołębi kupił tego Iwana Gabiego Vandenabele i włączył to razem. I to tak wypaliło, że po prostu tam wygrywa cały czas tymi gołębiami. Potem druga taka, też od Herbotsa kupił Heinz Mayer, prawda? On kupił, prawda, Argentona, czyli zwycięzcę Argentoną, syna Fenomenale. No to jest to samo co Nacional 1. I ojca kupił również Nacionala 1. No to gruba ryba. No i miał takie dwa gołębie, bo tam miał plejadę bardzo dobrych gołębi, ponieważ on zmucił Niemcy tymi szeresami. Ale potem miał takie 499 końcówka i 495, no znakomite gołębie. I one tam pociągły całą linię w znakomite gołębie. No potem Mayer zmarł,
prawda, ja się zwróciłem do jego opiekuna, który tam się opiekował, który wiemy zresztą, żeby mi z tych gołębi dał. No on mi rodowody takie dały, przyszło takie dwa selekty, że po prostu na to patrzeć się nie szło w ogóle. Nie chciał ze mną w ogóle rozmawiać na ten temat, bo ja do niego zadzwoniłem, mówię, człowieku, no to kurtka się do niczego nie nadaje przecież, to jakieś dziadostwo, to mi przysyłasz, to w ogóle z tych gołębi. Obraził się wielce i tak dalej, no nie szło z tego w ogóle. I to te gołębie zlikwidowałem jak tylko przyszły, bo to szkoda po prostu, szkoda po prostu było zachodu. Także z tego źródła u mnie nie ma nic. Tutaj z linii od Herboca, no to dostałem jednego gołębia, to mam włączone w te szelency. Ale tu się jeszcze okazuje, że na przykład Louis van Loon już w 1984 roku nabył samicę od szelęca. Która była pod waliną, się okazuje, linii gołębi van Loona. No to widzicie, takie historie mogę wam tu przekazywać, które do mnie cały czas docierają. Potem jest taki Niemiec teraz, się okazuje, który też nabył od Herboca, ale jakimś tam cudem jeszcze gdzieś to wcześniej nabył. Nazywa się Eugen Schnauer. I on miał między innymi olimpijczyka, ale tam był włączony ten gołąb Figo, no, który ja właśnie tą linię mam, prawda? Prawda. I ten Figo to był z 99 roku o numerze 32000065, prawda? Także. Później tam znakomicie też ma kilka gołębi właśnie z tej linii Szelęca i on tam teraz bardzo dobrze leci, ten Schnauer. No, myślę, że to są takie informacje szczątkowe, bo na każdym odcinku jakąś informację odnośnie tych gołębi to ja będę miał, bo tu mam przygotowane dalsze opracowania, bo to po prostu niesamowita historia, bo jak się potem okazało, koledzy, to plejada, ja wam na następnym razem przeczytam wszystkich, bo ja mam wynotowane, kto brał od Szelęca. No to się okazuje, że cała czołówka światowa brała od Szelęca gołębie. Justone, no Drapy, wszyscy praktycznie liczący się, Uithoven, o, to on w ogóle oparł na tych Szelęcach gołębie. Wszyscy, którzy mają po prostu te Uithovena gołębie, to tam były pokrzyżowane trochę, ale podstawą były znowuś te Szelęcowe gołębie. To dla mnie było zdziwienie, bo ja nie wiedziałem też między innymi. A ja wam przeczytam, tam jest 50 nazwisk, które ja wynotowałem, ale nie mam tu przy sobie w tej chwili. No to głowa mała. Koledzy, jeszcze bym chciał wam pokazać tutaj chcę wam pokazać dwóch synów, prawda, po moim tym dziadku Szelęsie. Ej, koledzy, tutaj dochodzę do tego, on ma taki ogon, bo gdzie się pobił, pieron się opierał ogonem i co prawda tak mu nie widać, żeby się pobił jakoś, no ale tutaj po prostu widzę, że rozszczepierzony, czyli musiał się podpierać ogonem. No, to jest brat, to jest syn tego dziadka i to jest na nim Imbret. To jest Imbret, prawda? I ja z góry założyłem, że to jest super gołąb. I on na młodego był dwa razy w koszu, naroczniaka chyba dwa czy trzy razy w koszu, bo on nawet samicę stracił jakoś, bo mu jaszczą zebrał i on w ogóle chodził zbłąkany. Prawda,
Ale ja wiem, że to będzie lotnik niemożliwy, bo ja te gołębie już znam. Ja już wiem, co to jest. To jest właśnie z tego Nacjonala jeden ta linia cały czas idzie i z tego Olimpijczyka Glęcowego, ale to ta sama linia. Są te same gołębie. No znakomity, przepiękny gołąb. No po prostu teraz ten nogą szpeci, nie? No. Ale kapitalny gołąb. Identyczny poszedł na ojca. No i to ja wiem. Zresztą Herbots tutaj udziela, jak ktoś od niego kupi gołębie z szelensów z tego Nacional 1, to on daje 3 lata gwarancji. Jeżeli się ten gołąb nie zda egzaminu, to on wraca pieniądze. Ale ja wam powiem, że ja z tych gołębi, to ja też będę udzielał gwarancji. Przy czym na tej samej zasadzie co Herbos mówi, już z tego gołębia z powrotem, jak se uciągniesz z niego i oddasz, pieniądze dostaniesz, to już go nie dostaniesz, a jak będziesz chciał kupić z tych samych gołębi jeszcze u mnie, to musisz zapłacić 3 razy tyle. Herbos tak robi. Ja uważam, że można postawić taką tezę, bo to, panowie, to jest takie gołębie, że no po prostu pewne, no po prostu pewne gołębie. One się nie tracą, one zdobywają konkursy i jak się tam któryś straci, to się zawsze straci, bo się może rozbić o ten. No, ten jest przepiękny gołąb. To też jest właśnie, on jest z jednym piórkiem białym. No ten to poszedł na ojca całkiem. No, to taki uwalony na ojca, że to po prostu, gdybym go postawił, to nawet sam bym miał problem z rozpoznaniem. Chyba, że właśnie po tym jednym białym piórku po prostu ten gołąb. No. No ale kapitalne i to oko takie identyczne, ono glazerowate oko i tamten też miał glazerowate oko, prawda? No i tak to one, te gołębie wyglądają, no kapitalne. No tutaj na tych skrzydłach teraz trzeba powiedzieć, że ta plamka, która była w jakiś czas, 3 tygodnie temu, no teraz jak one usiadły po tym trajbie, po tym wszystkim, to już ona się straciło, się stracił formę teraz. Teraz nie mają te gołębie formy. No także ja widzę, jak ta plamka jest, no to ja widzę, że on to chodzi do siebie. No spody, no pękate, fajne, ładne, super. No, natomiast tam usłyszałem od jednego z doktorów, który mówił, że trzeba dodawać Nizoral, szampon do wody, żeby im te, to tutaj ten łupież zszedł. No bo ja nie mówię, że nie, na pewno może i zejdzie, tak? Tylko to nie chodzi o to, bo to chodzi o to, że jak on sam dojdzie do siebie naturalnie, prawda? Jak on dojdzie sam naturalnie, to on będzie sam miał tą bezuskową, bez łupieżu skórę. I oczywiście to będzie znaczyło, że jest we formie, prawda? No jak ja mu tam wymyję, czy wyczyszczę, no i powiem, że to jest dobre, no to nie będę wiedział, czy on jest w formie, czy on nie jest w formie. No i panowie, jeszcze mam bardzo jedną ciekawą rzecz. Słuchajcie, bardzo dobrze mieć jest dużo, kto ma pająki w gołębniku? Trzeba mieć dużo pająków. Ja ostatnio przychodzę, wchodzę do gołębnika, otwieram drzwi, patrzę się, pająk i trzyma rzęsiska za gardło. Wychodzę, zamykam drzwi, o, przepraszam. No tak to, panowie, wygląda, więc to jest pewna sprawa. Dużo pająków będziecie mieli, nie będziecie mieli trichomonozy. No niestety. Dobra, to już tak nawiasem mówiąc, prawda? Koledzy, nie chciałbym więcej was zanudzać, bo tych tematów jest zawsze bardzo dużo i chciałem wszystkich pozdrowić serdecznie. Natomiast z wysyłkami gołębi informuję was wszystkich jeszcze raz. Są ogromne problemy. Jak to będzie dalej wyglądało, nie wiem. Chyba, że będziemy kupować te klatki na kota, te plastikowe.
prawda, i 180 zł trzeba zapłacić, a za gołębia 100 zł, no to biznes będzie taki, jaki słyszycie. Nie wiem, po prostu nie wiem. No, katastrofa jest totalna. Teraz przychodzi sezon, gdzie ludzie będą wysyłać gołębie i nie widzę tego w żaden sposób jakiś logiczny, jak to się wszystko rozwiąże. Pozdrawiam Was serdecznie. To tyle na dzisiaj. Pa, pa.